Yo. Więcej niż na rapie zarobiłem w STS-ie, co nie zmienia faktu, żebym sobie za to kupił dom. Pewne mecze, w to nie wierzę, ale ciągle kuszę los, żeby złożyć kupon, który mi pozwoli uciec stąd gdzieś daleko. Karaiby, nie wiem, Malediwy, może bym zarobił na to, ale jeszcze nie mam gminy, może jestem za leniwy. Odpalam Betat Home, miejsce, gdzie nawet Dr. House byziom stracił dom. Jeden meczyk Barcelona, drugi meczyk jest Manchester, trzeci meczyk AS Roma, bo u siebie grają z jednie. Małe kursy, ale pewne dla relaksu, piwko jebne, albo w sumie dwa se jebne, bo te pierwsze szybko jebne. Jeden wszedł mi wczoraj, City przejebało z Barcą, dobrze bardzo, bo bym z matką z chęcią rozpierdolił stadion. Tak to jeszcze dwa, jak Twarowski, zapinamy pasy, mała pakuj nas, wyjeżdżamy gdzieś na wczasy, bo United do połowy już prowadzą 3-0, Włosi 1-1, ale pewnie Dzeko się rozstrzela, potem jest 3-1, fajnie, chwila już do końca, przegminiłem me finanse i zacząłem film oglądać, aż tu ziomek nagle pisze, weź wynik sprawdź sobie pod koniec, te debile straciły 2 gole, jeden mecz mi nie daje spać po nocach, wiesz, ten jeden mecz miała za to być konsola, ile razy z kimś gadałem, to mu nie wszedł jeden mecz, na dodatek taki z kursem 1.25, znowu jeden mecz, mała nici z tych wakacji, przez ten jeden mecz nie mam za co zjeść kolacji, ile razy z kimś gadałem, mówię, że już więcej nie gram, by wieczorem się rozeznać, który z meczy dziś to pewnia. Akurat jest niemiecka, hiszpańska i angielska, presja wielka, lecz tym razem już na pewno tu nie przegram, na spokojnie zadychę, małe kursy sprawiedliwe, ile meczy mi nie weszło, to się chyba nie zdziwiłeś. Bracia bukmacherzy, spalmy wszystkie te kupony, przez które dawno byśmy postawiali sobie domy, przez które pili byśmy drinki na tych plażach, a musimy znów zasuwać do żabki po harnasia. Bracia bukmacherzy, spalmy wszystkie te kupony, miał być homar na kolację, nie stać nawet na citosy, miało Lambo być w garażu. Co się wydarzyło przez tych pierdolonych łaków, nie mam nawet na paliwo.